Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest cykl Retro Games i 11 odcinek z gry Max Payne. No cóż, jestem cały czas w dokach Nowego Jorku i biegnę dalej, kontynuując swoją misję. Tutaj w zeszłym odcinku zabiłem tych dwóch typów. Czy tutaj się dostanę? Niestety tej bramy nie uruchomię, muszę wymyśleć jakiś inny sposób na przedostanie się, ale tu jest furtka zamknięta, a tam coś leży. Właśnie, o to szło. Środki przeciwbólowe i amunicja do Desert Eagle. A to powiedzmy, wezmę sobie tego Desert Eagle'a. Tylko 48 nabojów mogę unieść. Słuchajcie, tutaj jest napis, że trzeba blokować koła stojąc w tym miejscu. I tu jest przyczepa, do której muszę strzelić. Dobra. Okej. Coś tam się stało. O kurde! O rany! Załatwił mnie. Za późna reakcja. Zagapiłem się po prostu, słuchajcie. Okej, jeszcze raz to pozbieram. Do środóweczki mam max ammo. Okej. To ja się tutaj podleczę, zanim się zmierzę z tymi przestępcami. A, Ingram, nie. A. Niech będzie Desert Eagle. Aj, nie trafiłem. Dobra. Schowam się tutaj za tym. O, proszę, ten się nagle skądś tu wziął. O, musiałem go sporo razy trafić. Żeby go w ogóle... Kurde, no ma ten Desert Eagle. Oj, 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 oj. Zginął. Kolejny tam strzela. Biegnie tutaj. Dobra, dostał. Skąd tylu tych kolesi się... Oj! Max! Skąd tylu tych kolesi się nabrał? Ile mam nabojów do Ingrama? 75, nie za wiele. Nie jest to zbyt dużo. O! O kurde! Nie zapisałem się, muszę od początku wszystko powtórzyć. No trudno, wybaczcie mi to. Ach, błąd popełniłem. Dobra, naboje do śrutówki. Tutaj puch. Dobrze. Jeszcze raz się uleczę. Dobra. Nie chciałem strzelać z Ingrama. Jest już koleś, który tam wypadnie. Jest już pierwszy. Śrutówka niezbyt skuteczna jest na taką odległość. Oj, przeładowuj Maxior szybciej. O, rany, znowu to samo, no. A już tak było dobrze. Dobra, podwójna buretta, chciałem powiedzieć. Podwójna beretta. Uleczyć się. Nie chciałem, tylko podwójną beretę. Dobra. Wyskoczy teraz tutaj kotleś. Coś go nie mogę trafić, cholercia.
z takiej odległości. On mnie trafił. Przybiegnie tutaj kolejny. Jest, biegnie. Oj kurde. Coś są bardziej wytrzymali. Och, ten będzie naparzał. Ach, trafił mnie. Albo on, albo ja. Niestety, mocno mnie poranił. Kurde. Jest kolejny, który naparza. Max, ulecz się trochę. Zginął marnie. Kurde, beretta mi się wyczerpała. Ła! Schowaj się, Maxior. Biegnie tu? Biegnie. Dobra. O to właśnie mi chodziło. Pozbierać tutaj trofea z gości. Mhm. Tu jeden leży, już się bałem, że będzie mnie atakował. Mam zapas amunicji do Desert Eagle, więc się przerzucę pod Desert Eagle. Zapiszę się tutaj szybciutko. Okej. Aj kurde! Z tej środkówki naparza muszę się chować po prostu. O kurde, no już jestem na wykończeniu, to jest problem. Dobra, poszedł w piach. O kurde, następny agagatek. Dobra. Udało się. Max, podlecz się trochę, proszę cię. Tu się drzwi zamknęły, a tutaj czy coś było? Na wszelki wypadek zmienię na śrutówę. Mam nadzieję, że znajdę tu środki przeciwpulowe. Granaty. Oj, fajnie. Super. Jakieś biuro widać. Komputery, kasy fiskalne, kserokopiarki. Ale najważniejsze, że znalazłem środki przeciwpulowe. Od razu się uleczę i zapiszę się tutaj. No i cóż, nie mam wyjścia, muszę tamtędy kontynuować swoją podróż. Oho. O kurde. Odstrzeliłem mu łeb. A on miał Ingrama. Który tam naparza? Ach, kurde. To muszę się lepiej orientować. Dobra. Jest to jakiś chętny? Coś tu się dzieje w ogóle? Tu są jakieś naboje. Mhm. Gdzie jest ten koleś, który do mnie strzela? Aj! Trafił mnie. Jest tam na górze jeszcze strzela. O kurde! Ale mnie poturbowali. Przeładuj, Max. Och! Ale mi pociągnął z tego Ingrama, no. Twardzi są, kurde, coś widzę, coraz trudniej ich pokonać.
co do tego? Dobra, poszedł w piach. Teraz tutaj powinien wyskoczyć. Według moich obliczeń. No, wyskoczył, dobra. Ja tu się pójdę zaopatrzę. Okej. Maksior. O kurde, rzucają granatem. Dobra, dostał headshota. Mhm. Przeładuj się, Max. Okej. O kurde, granat. Uuu, podrzucił mnie. Och, kuchnia. Kurde, naprawdę są mocni. Skąd on wali? Kurde, ten granatem je. Skąd tu strzela? Kuchnia, tym granatem naprawdę mnie. Dobra, poszedł w piach. O kurde, strzela z Ingrama, no ładnie. Chodźże tutaj. No, chodźże, chodźże. Padł. Ojej. Widzieliście to, jak krew z niego wyleciała? Max, uciekaj. Skąd strzela? Tu są półki, może tu coś się... Uuu, środki przeciwbólowe wzięte, dobra. Troszkę się uzdrowię. Dobra. Skąd on wali? A, stąd! Kurde, znowu mnie poturbowali. No, biegnij, biegnij, biegnij tutaj, kolego. No nie, ale poturbowali mnie zdrowo. Śrutówka mi się skończyła? Nie, myślałem, że skończyła mi się amunicja do śrutówki. Mhm. Tak, Max został bardzo poturbowany, niestety. I co my tu mamy? Bramę. Gdzie mam tutaj dalej iść? Tu bramy są pozamykane. A, czyżbym górą gdzieś miał iść? Choroba. Ciężka sytuacja. Niby gra mnie prowadzi tutaj. I
pewnie na tą górę mnie tam prowadzi, ale gdzie mam iść dalej? Tu zdecydowanie nie. No, wlezę na tą górę, przelecę się tam jeszcze, zobaczę, pewnie znowu coś przeoczyłem, bo ja jestem oczywiście geniuszem spostrzegawczości. I oczywiście przeoczyłem drzwi, które są chyba tam za tą skrzynią. No, Maksior, co, żeś się zawiesił? O, właśnie, to jest to. Geniusz spostrzegawczości na tropie przestępstwa. O! Biedaczysko padł. O! Karabin snajperski, rewelacja. To ja skorzystam z karabinu snajperskiego. Przejrzę okolice. Nie, nic nie widzę. Aha, czyli rozumiem, że mam prowadzić teraz tą suwnicę. Lepiej nie stać bardzo na brzegu. Czy ona się tu na tym skrzyżowaniu zatrzyma, czy uderzy w ten kontener? Okej. Muszę w czterech kierunkach mogę nią jeździć. Tam jest koniec trasy. No to nic, pojedziemy wobec tego w tym kierunku. Zobaczymy, gdzie dojadę. Tam jest kolejna wieża wartownicza. I trzeba będzie kolejnego wartownika zastrzelić. Okej. Podjedźmy tutaj, zobaczymy, co on tutaj miał. A, to taka zabawa, minigra po prostu. Mogę sobie zbierać amunicję. Oczywiście amunicja do karabinu snajperskiego została zebrana. O kurde! Aj! No nie. To był błąd taktyczny. Fajno. No cóż, to co? Z karabinu snajperskiego pana wyeliminujemy. Headshot? O, nietrafiony. Zginął marnie. Dobra, to jadę do niego wobec tego. Pozbieram, co on tam miał. Och, snajperkę miał. I środki przeciwbólowe. Właśnie o to mi szło. Kurde, ze snajperki zmarnowałem. O kurde, skąd do mnie wali? Zginął. Ha! Jeszcze go przejadę suwnicą. Bardzo fajnie. Tego też przejadę suwnicą. O kurde!
rozwalił się, okej. Aha, zatrzymała się suwnica. Muszę dalej nią posterować. O, tutaj jest kolejny. Czy ten tu zbiegł? Może nie. Stoi tutaj. Headshot. Środki przeciwbólowe, zapas amunicji. O kurczę. Żegnam pana. O kurczę. O kurczę. Trafiony, zatopiony. O kurde. No. Przynajmniej ci zostali wyeliminowani. Troszkę zmarnowałem tych nabojów, no trudno. Okej, no cóż, ruszam w podróż dalej, tak? Tylko się uleczę. I ruszamy w podróż. Dobra, teraz w tą stronę. Od razu wyeliminujemy pana z wieży snajperskiej. Zginął marnie. Tutaj jest przewrócony kontener, czyli ja muszę jechać w tą stronę. I oczywiście muszę przedostać się do tego domku. No nic, ale zgarnę. Amo do snajperki. O kurde, walą znowu. Ej. Kurde. Ale zginął. I kolejny też zginął. O kurde, ja też zginąłem. No dobra, czyli z powrotem. Okej. Tędy. Padła sztuka. Podjedź, Maksior, zbierz, co masz tam do zebrania. Biedaczysko poległ na polu chwały. Ej. O kurczę, ale dostał chyba rykoszetem. Poszedł w piach. Ej, git. Zginęli marnie chłopacy. Ja muszę zmienić broń, bo wchodzę do pomieszczeń, więc już z snajperką raczej walczyć nie będę. No cóż, i w tym momencie podziękuję wam serdecznie za uwagę. Do tego pomieszczenia, a właściwie do tego magazynu portowego wejdę w następnym odcinku. Także jeszcze raz dzięki piękne, do usłyszenia, cześć i czołem.